Od piątku mieszkańcy Katowic mogą korzystać z nowego stadionu sportowego, który powstał w dzielnicy Piotrowice. Kompleks składa się m.in. z boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, bieżni lekkoatletycznej, boiska do bejsbolu czy boisk do piłki plażowej i koszykówki. To tu swoje miejsce znajdą teraz kluby Piłkarski Rozwój Katowice i bejsbolowy Rawa Katowice. Na pewno jest to duży komfort dla nas pracy, pracować na tak nowoczesnym obiekcie i mieć w zasadzie wszystko w jednym miejscu. Do tej pory musieliśmy gdzieś tam szukać obiektów mniejszych, ale mimo wszystko dawaliśmy sobie z tym radę, a jednak oddanie tego obiektu dużo łatwiej pozwoli nam planować treningi i te treningi przeprowadzać, więc to dla nas duże ułatwienie. Szczególnie cieszą się zawodnicy Rawy, bo w całym kraju do tej pory wybudowano tylko około 10 boisk do tego sportu. Póki co trenowaliśmy wyłącznie na boiskach piłkarskich i no teoretycznie nie możemy narzekać, bo jak sobie wynajmiemy, mamy równą murawę i tam nie najgorsze warunki, aczkolwiek są pewne elementy na boisku bejsbolowym, których nie można przeskoczyć, tak? Czyli na przykład górka miotacza, tunele do pałkowania, są to rzeczy bardzo niezbędne do tego, żeby wejść na kolejny poziom. Więc no tutaj po chyba 16 latach no w końcu się doczekaliśmy. W dniu otwarcia stadionu pokazowe zajęcia przeprowadzili znani polscy sportowcy. Wśród nich Piotr Lisek, Iwona Niedźwiedź czy trener polskiej sztafety i pracownika WF Katowice Aleksander Matusiński. Na WF w Katowicach jest obiekt, gdzie są 4 tory i ten obiekt za chwilę nie będzie się nadawał do użytku. No już ma swoje lata i ta nawierzchnia też ma swoją gwarancję, a tutaj jest no, profesjonalna nawierzchnia i jest po prostu nowy, tak? Nie ma nigdzie tartanu w Katowicach. W Chorzowie jest, w Rudzie Śląskiej, w jakichś ościennych miastach. Miejsce, w którym powstał nowy stadion, nie zostało wybrane przypadkowo. Niegdyś mieściło się tu boisko Kolejarz. Ja się na tym boisku wychowywałem. Ja tutaj grałem w klubie sportowym KS Kolejarz. Grałem z moimi kolegami w piłkę nożną i nie tylko w zorganizowanych turniejach, ale również codziennie niemalże w okresie wiosenno-letnio-jesiennym spotykaliśmy się tutaj i graliśmy dzielnica na dzielnicę, osiedle na osiedle. Koszt budowy kompleksu to prawie 41 milionów złotych.